No to dzisiaj kompresja nowojorska. Dziękuję wszystkim, którzy pisali mi na Instagramie, żebym nagrał o tym, po tym jak o tym wspomniałem w ramach miksu mojego numeru, to znaczy miksu ukrzyczanych wokali. Tam o tym wspomniałem, nie omówiłem tego za bardzo. Powiedziałem, że mogę zrobić o tym osobny materiał, więc robię. Temat generalnie nie jest jakiś bardzo skomplikowany, natomiast żeby mieć pewien ogląd i żeby zachować spójność tego, co mówiłem w materiale o krzyczanych wokalach, to zachęcam was, żebyście sobie zobaczyli najpierw tamten materiał, a przynajmniej ten fragment, gdzie mówię o tej nowojorskiej kompresji. Będziecie mieli pewien wstęp co do tego, co w miksie zostało już zrobione, a co będziemy robić dziś. Cała ta kompresja nowojorska, o której wspomniałem, to w przeciwieństwie do tam wielu rzeczy z niedawnych poradników o routingu, na przykład, nie jest rzecz skomplikowana. Rzecz polega na tym, żeby po prostu połączyć już zmiksowaną ścieżkę wokalu, już taką gotową, z ścieżką, która ma ten sam wokal, ale jest bardzo, bardzo mocno skompresowana. Składając ze sobą te dwie ścieżki, normalnie słyszalny, głośny, nasz główny wokal, i tak pod tym, podbijający go tylko, taki mega przekompresowany wokal, uzyskamy bardzo taki wyrównany, konsystentny, a jednocześnie dynamiczny głos. I to jest rzecz całkiem fajna, jeżeli na przykład, mimo tego, że zmiksowaliście wasz wokal, wydaje wam się, że on miejscami gdzieś nie ma odpowiedniej mocy, żeby się przebijać w miksie, mimo tego, że ma dobrą głośność. Przejdźmy sobie do Reaperka. W ramach przypomnienia powiem wam, że chodzi o utwór Rzucam Cień, nad którym pokazywałem wam pracę właśnie przy okazji poradnika o screamach, więc tą nowojorską kompresję sobie przetestujemy dalej na krzyczanych wokalach. Jej zasada działania jest taka sama dla wszystkich wokali, więc żeby zachować taką kontynuację czasoprzestrzeni w moim uniwersum, będziemy dalej pracować na tym samym przykładzie. Fragment utworu z krzyczanymi wokalami, które będziemy sobie dokompresowywać, brzmi w ten sposób. Czy umieć zarobić i jak nie obrócić złych emocji? Rzucam cię na swoich wrogów. Nie zabiję mnie. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że kiedy już mam tutaj w tym busie zmiksowane wszystkie moje wokale i uważam, że one brzmią w porządku, do tego wysyłam je sobie na ścieżkę z reverbem, wysyłam je sobie na ścieżkę z delayem, to żeby dodać im taki fundament, który sprawi, że nie będą ginęły w miksie, wysyłam je sobie jeszcze na ścieżkę z nowojorską kompresją. Jak widzicie, zgodnie z tym, co mówiłem w moim monstrualnym materiale o routingu, przesyłam sobie tutaj główny wokal na tą ścieżkę. To znaczy w odbiorach, w receive'ach, ścieżka z nowojorską kompresją ma jedynie ścieżkę głównego wokalu. Wysyłam z głównego wokalu oczywiście dźwięk na kanały z dźwiękiem, tak żebym ten wokal słyszał również tutaj. Normalnie bez efektów mamy, no, to, co właśnie zmiksowaliśmy i tu wysłaliśmy. Kopię naszego zwykłego wokalu. O co zatem chodzi? Chodzi o to, żeby tą kopię, która będzie grała równo z głównym wokalem, przykompresować tak mocno, jak wiecie, jak mocno, no jakbyście kupę. Zanim jednak przejdziemy do tego, to warto pamiętać taką jedną zasadę. Mocna kompresja zawsze równa się, że na tle samogłosek będą się bardzo sybilanty wybijały, czyli S, C, Z. Dlatego dla zabezpieczenia warto sobie na tą wysyłkę najpierw przed kompresorem dorzucić deesser. Taki deesser, którym bardzo będziemy mocno kompresować sybilanty, bo one tutaj w ogóle nie są potrzebne, a szczególnie nie są potrzebne w takiej formie, wiecie, przesadzonej, gdzie się strasznie wybijają i nasz wokal szeleści. Ale to jest tylko formalność. Dla przypomnienia powiem, deesser ustawiamy w ten sposób thresholdem, że dajemy punkt zadziałania, czyli jak głęboko on ma szukać tych sybilantów, a na ratio ustawiamy, jak mocno ma kompresować te wszystkie eski, C i inne wszystkie takie. Przejdźmy zatem do rzeczy faktycznej. Ustawienia kompresora. Ideą tego, żeby dodać więcej dynamiki w wokalu, jest przepuszczanie początków głosek, to znaczy ataków każdego słowa. Innymi słowy, po prostu rozdzielamy słowa od siebie bardzo mocno, więc ten atak daje sobie tak na 15-20 milisekund, po to, żeby wszystkie początki zostały przepuszczone i nie były kompresowane. Chciałam przysmażyć trochę cebulkę. No dobra, czekam. Następnie release,
czyli odpuszczenie kompresora. Czas, po jakim on przestanie działać. Ustawiam sobie na 60, około tam 50-60 milisekund. W moim wypadku trochę dłużej. Te wokale są dosyć przeciągane. To nie jest szybkie rapowanie. Dlatego, że chcę, żeby on zadziałał na jednym słowie, odpuścił, na drugim znowu od nowa zadziałał. No, myślę, że jest to zrozumiałe, a jeżeli nie, jeżeli potrzebujecie jakiegoś uzupełnienia tej wiedzy, to jeszcze zawsze możecie zajrzeć sobie do mojego filmu, gdzie jest tylko i wyłącznie omówiony kompresor. Tam przez chyba 15 minut pierdolę. Długo będziesz ją smażyć jeszcze? Tylko chwilkę. Najważniejsza akcja tak naprawdę rozgrywa się tutaj, gdzie mamy ratio, czyli stosunek kompresji do każdego decybela, który przekracza naszą barierę threshold. Threshold za chwilę. Jeżeli chodzi o ratio, to tak. Musi być bardzo wysokie, ponieważ nam zależy tutaj na tym, żeby ten wokal był naprawdę absurdalnie mocno skompresowany. Normalnie w wokalach idziemy na jakieś 4 do 1, 5 do 1, tutaj 16 do 1 dałem. Można testować i więcej, ale nie wiem, czy to ma sens, czy to już przyniesie jakikolwiek efekt. Natomiast to dopiero wam zadziała, kiedy sobie wyznaczycie próg, od którego kompresor ma działać. W większości przypadków ja tak nagrywam wokale, taki robię gain staging, że normalną kompresję to można już zaczynać od minus 22, 3, 4 decybeli. Tutaj natomiast zjechałem aż do minus 35, po to, żeby nie dość, że to jest mocno kompresowane, to jeszcze, że każda głoska, nawet ta, która jest odrobinę cisza, bo jednak trochę naturalności po kompresji zostawiam, żeby żadna się nie ukryła. Każda będzie mocno skompresowana, mocno zduszona. Dobra, to tyle pierdolenia teorii. W praktyce to brzmi w ten sposób. Przy okazji obserwujcie sobie ten poziom tutaj kompresji, to da wam taki pewien też jeszcze wizualny obraz tego, jak mocno te najgłośniejsze elementy wokalu są przyciszane. Trzyma się to równo około minus 10 dB i oczywiście to nie jest wokal, który puszczamy jako nasz główny na głośniki. On jest tylko takim supportem, on będzie grał w tle. Sam z siebie to ciężko, żeby brzmiał dobrze, no ale później wam pokażę zmiksowanie tego z głównym wokalem i porównanie między tym, jak to brzmi razem, a jak to by brzmiało bez tego. A oczywiście wyrzuca nam, czy uwydatnia pewne jeszcze mankamenty w częstotliwościach, które po prostu po takim mocnym skompresowaniu stają się słyszalne, więc trochę sobie tutaj wyciąłem środka, około 450 Hz, trochę wyższego środka, trochę góry, żeby nam to gdzieś tam nie świszczało, albo żeby te pudełkowe częstotliwości się nie odzywały. Po takiej mocnej kompresji też niskie częstotliwości wychodzą. Nawet jak one zostały wyczyszczone w głównym wokalu, to przy tak mocnym skompresowaniu one zaczynają wychodzić, gdzieś tam dudnić, więc warto też zadbać o to, żeby sobie ten ultra taki sub-bass niepotrzebny w wokalu wyrzucić. Jak już sobie tą ścieżkę skończymy. No i widzieliście, brzmi ona w ten sposób. To teraz trzeba określić głośność jej w stosunku do głośności standardowego wokalu. Standardowy wokal sam w sobie brzmi w ten sposób. Mam cień na swoich wrogów. Jak zatem dobrać odpowiednią głośność? Najlepiej po prostu wziąć sobie, chwycić ten suwak ze ścieżki z nawojowską kompresją, ściszyć go całkowicie do zera i puścić sobie wokale. Wtedy słuchamy i jedziemy powolutku tym suwakiem tak długo, aż zorientujemy się, że ten fundament, to takie podbicie w tle się pojawia, ale aż nie jest słyszalny jako osobna ścieżka. Czyli tak długo, aż wyczujemy tą podbitkę, wyczujemy, że ona tam jest, ale aż nie będziemy słyszeć tego tak na froncie. Mam cień na swoich wrogów. Nie zapniem. Rzucam cię! I teraz tak, specjalnie przejechałem trochę wyżej. Poziom minus 11, minus 9, minus 8 to jak dla mnie jeszcze jest poziom za mały. Natomiast posłuchajcie, co się dzieje, kiedy dam to za głośno. Mam cień na swoich wrogów! Nie zapniem! Te ataki, szczególnie na tych głoskach wybuchowych, zaczynają za mocno dudnić, kiedy są na froncie, dlatego uważam, że no tak minus 3 to za dużo, minus 9 to za mało, przy minus 6 pamiętam, że doszedłem do tego, że całkiem mi to pasowało. Mam cień na swoich wrogów!
za plim. Jest dodatkowa tekstura, jest dodatkowe podbicie, dodatkowa moc, ale to nie jest warstwa, którą da się odróżnić i powiedzieć: o, tu słyszę osobny głos, bardzo mocno skompresowany. No i to tyle. Analogiczną kompresję możecie wprowadzać na wszystkich wokalach, w których po prostu uważacie, że przydałaby się taka dodatkowa tekstura, która będzie stanowiła taki fundament konsystentny na przestrzeni całego utworu, tak żeby wasz wokal się nie tracił, jeżeli zdarza się, że czasem traci mu się moc. Nie jest to rzecz trudna do zrobienia, jest to po prostu technika, której jakoś za często ludzie tak, no nie mówią o niej, nie poruszają jej. To nie jest też coś, co musicie robić zawsze. Tak jak mówię, to jest dodatek, który czasem będzie pasował, czasem nie będzie pasował i on może nie zaszkodzi, ale jak coś jest zbędne, to po co to wpierdalać? Przyniesie to raczej finalnie w miksie więcej problemów niż pożytku. Także tyle. Ten materiał był trochę wreszcie prostszy i krótszy, a mam nadzieję, że też będzie przydatny. No więc jeżeli was interesują ogólnie takie materiały też poradnikowe, to napiszcie na dole, bo zawsze mnie ciekawi, czy to wam po prostu się podoba, co robię. W sensie nie, żebym robił tylko to, co się ludziom podoba, wręcz przeciwnie, ale jak się podoba, to mnie to po prostu cieszy. Materiały wrzucam co środę, żebyście nie zapomnieli o tym, to możecie subskrybować ten kanał, albo możecie sobie zapisać w notatniku co środę o 15:00. Subskrypcja z dzwonkiem po prostu powinna wam przypominać o tym, choć wiem z doświadczenia, że to nie zawsze działa, a też no, nie namawiam na te dzwonki, bo przecież nie wszyscy lubią te zasrane powiadomienia push na telefonie, że kurwa, ten debil wrzucił filmik. Także nie wiem, róbcie co chcecie po prostu. Widzimy się za tydzień, tak czy inaczej. Kupę.